Cześć kochani, z tej strony Marina i Wojtek. Chcieliśmy Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, wytrwałości w postanowieniach noworocznych i dużo, dużo miłości. Dużo sukcesów, uśmiechu na twarzy, przede wszystkim pogody ducha i... Pozdrawiamy! Bziaki! Wojciech Szczęsny jest jednym z najlepszych polskich bramkarzy XXI wieku. Jego wspaniała kariera jest teraz u szczytu. Jest podstawowym bramkarzem wielkiego Juventusu. W tym roku ma szansę wygrać najważniejsze europejskie trofeum, będąc podstawowym bramkarzem. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić historię Wojciecha Szczęsnego, która nie jest tak kolorowa, jak większości z Was mogłaby się wydawać. Osiemnastego kwietnia 1990 roku w Warszawie na świat przyszedł mały Wojciech Tomasz, czyli 3 lata po rodzinnej tragedii Szczęsnych. W 1987 roku doszło do tragedii, w której zginęła półroczna Natalia Szczęsna. Było to 11 kwietnia, tydzień przed świętami wielkanocnymi. Pani Alicja wraz ze swoją córką Natalią wybrała się na pobliski plac zabaw. W godzinach popołudniowych matka z córką zaczęła się zbierać i wracać do domu. Droga powrotna przechodziła obok trzepaka. Pani Alicja przechodziła jedną stroną, Natalia drugą. Nagle trzepak runął na małą dziewczynkę. Jak się później okazało, trzepak przyłamał się z powodu korozji. Tak całe zajście opisała pani Alicja. Kiedy się odwróciłam, z przerażeniem zauważyłam, że pod trzepakiem leży moje dziecko całe we krwi. Wyglądało jak martwe, nie dawało oznak życia. Nie minęło kilka minut, a poszkodowana była już na oddziale intensywnej opieki. Niestety pomimo walki, pomyślnie zakończonej operacji, Natalia zmarła na wskutek uszkodzeń mózgu, rozbitych kości podstawy czaszki oraz wielu innych obrażeń. Tym bardziej było to przytłaczające, ponieważ wtedy pani Alicja oczekiwała na kolejne dziecko o imieniu Jan. Głośno się o tym nie mówi, ale ten nieszczęśliwy wypadek miał wpływ na dalsze relacje pomiędzy panem Maciejem, mężem pani Alicji, a resztą rodziny. W mediach telewizyjnych, jak i społecznościowych można zauważyć, że relacje pomiędzy Maciejem a Wojciechem Szczęsnym są delikatnie mówiąc napięte. Mężczyźni nie przepadają za sobą, od czasu do czasu przeprowadzając ze sobą słowne utarczki. Wszystko to jest spowodowane odległą przeszłością. Pan Maciej bardzo rzadko bywał w domu na warszawskiej Pradze, przez co ani Wojtek, ani Janek nie odczuwali prawdziwej obecności ojca. Pana Macieja pochłaniały treningi oraz spotkania z fankami, które uniemożliwiały poświęcanie czasu swoim synom. Czasami zdarzało się, że ojciec nie widział swoich synów przez 2 miesiące. Grał w Łodzi, potem w Krakowie, a my mieszkaliśmy w Warszawie. Bywało tak, że przez 2 miesiące nie widział się z chłopcami. Skarżyła się matka Janka i Wojtka. W końcu doszło do rozstania w rodzinie Szczęsnych. Wtedy Wojtek miał zaledwie 3 miesiące. Co ciekawe, teściowie stanęli murem za panią Alicją, która musiała godzić pracę z opieką dwójki chłopców. Wychowywałam dzieci sama. Mieszkaliśmy na Pradze. Trudna dzielnica, trudne środowisko. Sport bardzo mi pomógł w wychowaniu. Kariera Macieja Szczęsnego bardzo negatywnie wpływała na początek kariery młodego Wojtka. Do jednego z wielu przykrych incydentów doszło w turnieju o Puchar Kazimierza Dejny. Miał 11 lat, gdy jego drużyna wygrała turniej o Puchar Kazimierza Dejny. Na stadionie Legii w trakcie meczu ze Stomilem Olsztyn odbyły się uroczystości wręczenia pucharów. Speaker wyczytywał nazwiska najlepszych młodych piłkarzy, a ci podchodzili po odbiór nagród. Kiedy przyszła kolejna Wojtka i kibice usłyszeli nazwisko Szczęsny, zaczęły się wyzwiska i gwizdy. Kibice Legii nienawidzili jego ojca, bo odszedł do Widzewa. Jednak nie tylko w świecie sportu Wojciech miał problemy przez ojca. Prawdziwy koszmar rodzina Szczęsnych przeżywała codziennie. Chłopcy obrywali za ojca, a ja za byłego męża. Maciek grał w Widzewie, my mieszkaliśmy w Warszawie. Kibice mieli jemu to za złe. Czasami chłopcy bali się wracać ze szkoły do domu. Ja miałam powybijane szyby w samochodzie, zdjęte koła z samochodu, poprzebijane opony, zamazane czarnym sprayem lusterka. To wszystko złożyło się na tak negatywne relacje między ojcem i synem. Rodzina Szczęsnych nie miała łatwo. Ich życie było naznaczone wiecznym cierpieniem i strachem. Jedyne ukojenie wszyscy odnajdywali w sporcie. Pomimo obowiązków związanych z pracą i wychowaniem chłopców, pani Alicja zawsze znajdowała czas na piłkę nożną dla swoich synów. Na każde treningi, mecze czy turnieje trwające cały dzień matka woziła Janka i Wojtka sama. Determinacja ta opłaciła się. Widzimy, w jakim miejscu jest teraz Wojciech. Obecny bramkarz Juventusu całą swoją karierę może zawdzięczać swojej mamie.
2004 roku Wojciech Szczęsny dołączył do drużyny Agricoli Warszawa. O skali talentu byli przekonani wszyscy, którzy widzieli Wojtka na żywo. W styczniu 2005 roku wpadł w oko działaczom Legii Warszawa, w której kiedyś grał jego ojciec Maciej. Na początku tego roku wraz z pierwszym zespołem stołecznego klubu wyleciał na obóz przygotowawczy na Cypr. Młody bramkarz był wtedy wciąż piłkarzem Agricoli. Na zgrupowanie Legii poleciał warunkowo. Była to spora sensacja, ponieważ Wojtek miał wtedy zaledwie 15 lat. Tamtego czasu nastroje tonował trener bramkarzy Legii Krzysztof Dowhań. Jeżeli chodzi o Wojtka, nie chciałbym, aby tworzono wokół niego atmosferę sensacji. To utalentowany chłopak. Przyglądamy mu się. Chcemy zrobić wyłom w dotychczasowym sposobie postępowania. Stołeczny klub był zdeterminowany, aby zakontraktować Wojtka. Tak się stało. W imieniu niepełnoletniego wtedy piłkarza kontrakt z klubem podpisali jego rodzice. Długo w Legii miejsca Wojtek nie zagrzał. W 2006 roku poleciał na testy do Boltonu. Jak do tego doszło? Zagraniczni menedżerowie oglądali mecze reprezentacji do lat 16. Pierwszy raz zobaczyli mnie we Francji. Zremisowaliśmy 0-0 i z wyniku można wywnioskować, że spisałem się dobrze. Od tego się zaczęło. Potem przyjechali do Polski na mecz z Czechami we Wrocławiu. Zremisowaliśmy 2-2 i moim zdaniem zagrałem słabo. Oni twierdzili, że świetnie. Nie wiem, o co im chodziło. Potem menedżerowie spotkali się z tatą. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Działo się to pod koniec października, a ja już w grudniu siedziałem w samolocie do Anglii. Pierwsze treningi w angielskim klubie nie należały do najlżejszych. Byłem tam przez pierwsze 6 dni. Trafiłem w ręce trenera Freda Barbera, ksywa rzeźnik. Po pierwszym treningu byłem w szoku. Wyszliśmy bez żadnego rozruchu. Po 10 minutach położyłem się na trawie i pomyślałem, dalej nie ćwiczę. Ale ugryzłem się w język. Wstałem po paru minutach i dotrwałem do końca. Wojciech pokazał ogromną determinację i wolę walki. Wiedział, że to może być pierwsza i ostatnia okazja do pokazania się zagranicznym klubom. Pomimo wytężonej pracy podziękowano Szczęsnemu w Boltonie. Wtedy do gry wszedł Arsenal. Przyjechał po nas samochodem jeden z menedżerów. Zawiózł nas do hotelu, a potem do ośrodka Arsenalu i tam przeżyłem szok. Zobaczyłem 12 cudownych boisk. 2 z podgrzewaną murawą, reszta jak główna płyta na Legii. Dzień po przyjeździe zagrałem w zespole juniorów mecz z o rok starszymi chłopakami z Charlton. Przegraliśmy 1-2, ale wypadłem dobrze. Potem trenowałem z chłopakami z Akademii do lat 19. Młody Wojciech był zachwycony Arsenalem, jednak wciąż powtarzał, że w sercu ma Legię. Potem po kilku tygodniach spędzonych na Wyspach Brytyjskich Szczęsny wrócił do Polski. Ostatecznie jednak trafił na stałe do Arsenalu, gdzie występował w juniorskich drużynach. Pierwszy zawodowy kontrakt Szczęsny podpisał 24 września 2008 roku, dzięki któremu awansował do zespołu rezerw. Polak pracował ciężko, systematycznie i sumiennie. W listopadzie 2008 roku doszło do przykrego incydentu, który mógł bardzo zahamować lub wręcz zatrzymać postępy w karierze Wojtka. Wtedy jeden z najbardziej utalentowanych polskich bramkarzy złamał obie ręce podczas treningu na siłowni. Jak się okazało, stracił on równowagę, podnosząc sztangę, która wypadła mu z dłoni i przygniotła całym ciężarem. Po prostu straciłem równowagę, a sztangę miałem nad szyją, więc chciałem za wszelką cenę do końca utrzymać ją, żeby nie spadła mi na głowę. No i przygniotła mi ręce. Kontuzja ta wykluczyła Szczęsnego z gry do końca sezonu. Te traumatyczne przeżycie nie pokonało Wojtka. Idealnie zadziałało tu powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Co się odwlecze, to nie uciecze. W kadrze meczowej Polak po raz pierwszy znalazł się 29 maja 2009 roku, mając 19 lat. Wojtek przesiedział wtedy cały mecz na ławce rezerwowych. W sezonie 2009-2010 został włączony do pierwszej drużyny z numerem 53. 22 września zadebiutował, zachowując czyste konto, podczas wygranego meczu trzeciej rundy Pucharu Ligi przeciwko West Bromwich Albion. Szczęsny był niezwykle ambitnym młodym chłopakiem, którego siedzenie na ławce lub na trybunach nie zadowalało. W związku z tym Wojtek 17 listopada 2009 roku został wypożyczony na miesiąc do trzeciej ligi angielskiej do Brentford. 4 dni później zadebiutował w ligowym spotkaniu przeciwko Walsall. W swoim drugim meczu obronił rzut karny. Z meczu na mecz piłkarz Arsenalu prezentował się coraz lepiej. W związku z tym 22 grudnia 2009 roku przedłużono wypożyczenie do 17 stycznia 2010 roku.
Polak grał rewelacyjnie, dlatego też zdecydowano się na kolejne przedłużenie wypożyczenia. Tym razem do końca sezonu. Suma summarum Wojtek rozegrał 28 meczów dla Brentford. Kilka lat później został wybrany najlepszym bramkarzem dziesięciolecia. Pobyt w trzecioligowym klubie był przełomowy dla dalszych losów jego kariery. Szczęsny w końcu mógł rozegrać pełny sezon, grając w każdej kolejce. Zdobył granie, które niesamowicie przydało mu się po powrocie do Arsenalu. Sezon 2010-2011 ponownie zaczął jako bramkarz drugiego lub trzeciego wyboru. Pierwszy mecz rozegrał 27 października 2010 roku w Pucharze Ligi przeciwko Newcastle United. Zachował czyste konto. Tego samego roku 10 listopada podpisał długoterminowy kontrakt z londyńskim klubem. To był znak, że Arsenal wierzy w Polaka i chce uczynić go w przyszłości bramkarzem numer 1. 13 grudnia 2010 roku zadebiutował w Premier League w meczu przeciwko Manchesterowi United. Od debiutu z Czerwonymi Diabłami do końca roku Wojciech rozegrał łącznie 10 spotkań. 28 stycznia 2011 jest najważniejszą datą w karierze Szczęsnego. To wtedy Arsène Wenger stwierdził, że Polak zostanie nowym numerem 1 w bramce Arsenalu. Reszta jest historią, którą każdy kibic zna na pamięć. Wojciech Szczęsny pokazał, że mimo przeciwności losu i trudów dzieciństwa, można zostać jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Wychowanek Agricoli Warszawa powinien być wzorem dla każdego młodego chłopaka, wychowującego się w trudnym środowisku. Kto wie, gdzie byłby dzisiaj Wojtek, gdyby nie jego kochająca mama, która poświęciła swoje życie dla pasji syna. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia wkrótce.